все? What? You are stealing? Окрім даж нас? I call the police. На поліцію. Please. Прошу, не дзвоньте на поліцію. Не хочу вручити до в'язниці. Не потребуємо поліції. Він має ожишки. Oh, he has a peanut. Він має ожишки. Okay. Добре, ми задзвонимо на поліцію, якщо нас накармиш. Вітаючи в кольному чинку з циклу «Сповідь» по раз кольний з наплечокем, який знаний є також як «Отбичок». Не вірить чому. Частик. Частик – то є самозванчий. Дзісі трошки. Нарцистичний. Трошки інна сценерія. Забавний і довчіпний чоловік. Гості у мене на лавці. Дзісі будемо розкміняти, що Марчин має подобно шерег питань до мене. Związanych ze swoją działalnością, branżą. Spytaj Marcinie. Czy kiedyś w swojej historii życia pracowałeś fizycznie? Nie pracowałeś fizycznie. W ogóle nie pracowałem. Nie pracowałem, kurwa, milordem. Słuchaj, fizycznie? Co masz na myśli mówiąc fizycznie? No, że łopata i... No na przykład łopata, jakieś budowlanka. Słuchaj, jestem urodzonym księciem. To są takie ładne, kurwa. Lebrem. Nie nadaję się do takich procesów. Tak? Ale nie nadajesz? Może się nadajesz, albo po prostu unikasz. No to jest też nie wiadomo. Masz dwie lewe ręce. Unikam, bo się nie nadaje. Czy się nadaje w sensie skilla? Wiesz, wszystkiego się idzie nauczyć, no tak, nie? Nawet podobno bycia pedałem. O kurwa. Gejem, bo to prawda. Ciężki temat. Ale powiem ci, że nigdy się, że tak powiem, nie rwałem, delikatnie mówiąc, do fizycznej roboty, typowo fizycznej. Chociaż tak naprawdę staję na bramce, też do intelektualnych nie należy wyzwań, nie? No. Ale stary, kurwa, ja miałem takie nocki, że ja miałem normalnie domsy, nie? Ja miałem zakwasy na barach, na rękach, od wynoszenia, od napierdania ludzi. Tyle się działo, no nie? Ale kiedyś szło, kluby kiedyś... na E na przykład, no nie? Jak pamiętam, tam szli masowo, nie? Legendarne kluby. Kluby na 3,5 tysiąca ludzi, wjebali 5,5 tysiąca. Bo przyjechał jakiś tam Mike Candy z gościu, tego nie było za konsoli w ogóle widać, nie? Taki kurwa karzeł z takim wielkim UB-em przyjechał i tam... Ale ja też miałem historię. Ludzie by chcieli potańczyć, tylko że się nie dało. A. Bo był taki ścisk, no, że nie byłeś w stanie telefonu wyjąć z kieszeni, nie? I teraz tam... 15 metrów przed tobą się napierdalają. Próbują, byki sobie tylko wiesz, bo rękami nie szło machać, nie? Do nich się dostać trwało to kurwa parę minut i już byłeś cały spompowany od wiesz, od wiosłowania, nie? Chłopie, pamiętam, wlało się po dupie, pociłeś się jak świnia nieraz, naprawdę tam była ciężka robota, jeszcze tam było tak, że tam temu panu no, pomyliło się najwyraźniej wojsko z bramką, bo tam trzeba było stać pionowo, kurwa, na baczność. Miałeś swoje miejsce wyznaczone. Miałeś typowo, kurwa. On miał kamerę, miał tam całą mapę ten. Miałeś swoje miejsce. Miałeś tam, kurwa, stać. Jeżeli chciałeś się odlać, musiałeś zameldować do radia. I tam był tak zwany chodzący, kurwa. Czy dwóch chodzących i oni chodzili. Jak sama nazwa wskazuje. To jest dopiero fizyczna robota. I on był od tego, że jak tobie się na przykład zechciało srać, to takiego chodzącego wyzywałeś, chodzący przychodził... Z kiblem. Przyłotuj to na ramię. Nie, zastępował ciebie, żebyś się mógł odłuszyć, nie? I mogłeś sobie iść tam, wiesz, na Grzegorzka. Tylko że w taką, kurwa, imprezę, gdzie miałeś pięć koła ludzi, zanim chodzący się do ciebie doczołgał, to ty już byłeś, kurwa, leżący, rozumiesz? Albo obsrany. Majciochy, także no, nieraz schodziło po prostu już bez zezwolenia ze stanowiska tam gdzieś, no. Ja zawsze, kurwa, faktycznie te kopruchy. Ten już nie żyje, on nie wie, że on był przesrany teraz. Faktycznie, no nie żyje, bo jest zmierzony. Nawet jakby przeżył, to by już nie żył. Zgubiłem wątek, więc ja właśnie też wykorzystywałem fakt, że no, odejść ci wolno, no, tylko do kibla, więc tam brałem Michę i tam jadłem. Ciągle byłeś w kiblu. Bo nie wolno oczywiście było zjeść. Bo tu jesteś w pracy, a nie kurwa w restauracji i chuj. 12 godzin masz stać pionowo, jak penis na wiadrze i nie wolno zjeść.
No, dlatego moja kariera... Ale to co to było? Co to było? To klub na E. Aha, klub na E, to rzeczywiście. Była robota fizyczna, bo po 12 godzinach... A do czego piję? Do czego zmierzam? Nie wolno było usiąść. Nie wolno było. Nawet jak było pusto, nie było ludzi, tu jak jeden się kurwa opiera czołem o filar, tu jeden tańczy, tu jedna dziwka pijana pisze SMS-a, pusty klub, nie wolno było. Miałeś stać do końca, nie? A ktoś to kontrolował, ja? Tak, miałeś upierdolane w pensji, jak wiesz, nie stosowałeś się, no nie? Klub ogólnie zajebisty jest dla mnie, klub jest petarda, ale mówię to szczerze, ale nie do pracy. Jakiś typem takim jak ja, że raczej się do pracy nie pali ci, to szukasz takiej miejscowy, żeby te w chuja pograć, żeby usiąść sobie, no żeby jasne, tam wiesz, no. Tu jakiś tam śpi, przybił gwoździa, nieszkodliwy jest, to dwóch se pierdoli o polityce, tam telewizor leci mecz, nie? Takie brameczki, wiesz, że nie, rapniesz se, kasa wpada, no jasne, no. Jakoś to jest, a nie użerać się kurwa z tymi, wiesz. No. Ale co do kopalni, ja se nie wyobrażam, szczerze, bo po pierwsze trzeba się dużo schylać. Po drugie, trzeba się podnosić, tak sobie to wyobrażam. Musi się schylać pod brauzów, no jak ci mydło zleci. To jest ryzyko, zawsze jest ryzyko. Na grubie jest zawsze ryzyko. Pompujesz się, kurwa, od tej łopaty, od to kilofa. Ale to nie, no to nie możesz wszystko do pozycji ryla dawać. Tam jest dużo innych. Chyba, że na kneflu tak. Na kneflu, zwanym, ja, nie? To jest fajnie. Ten guzikowy. Bo, ja, knefl. Kopalnia jedzie, kopalnia stoi. Wiesz, no. Tam, jak się ktoś robi na kneflu, to nie robi, tylko śpi na przykład, nie? Chyba, że jest taki robotny, a zdarzają się i robotni, nie? Ale tam tych, powiedzmy, oddziałów jest pełno. Tam jest elektryk, tam jest ślusarz, czyli na przykład, jo. Także to różne osoby. I uwierz mi, że takie betony niektóre robią na kopalni i dorobiły 25 lat, co nie potrafią dwóch kluczy trzymać w ręku, a on już jest na pędzli, na emeryturze. Sztygarem. No ale przeważnie w dozorze, ale to tam nie ma co Nie chcesz podpaść. Nie, tam podpaść, ja mam swoje zdanie na temat dozoru i dlatego do tego dozoru nie idę, bo bym, kurwa, nie wiem, bym musiał sam po sobie jechać. Nie? No ale nie, ogólnie nie jest tak powiedziane, że wiesz, ta kopalnia to tak jest, tam musi każdy być, nie wiem, robotny i tak dalej. No się tak to kojarzyło. To jest na odwrót właśnie, że nie, bo uwierz mi, że tam są takie betony niektóre, co on nie potrafi dwóch kluczy trzymać w ręce, on nie potrafi jednej rzeczy zapamiętać, że na przykład jak jest prawy gwint, to się go kręci w prawo albo nie? I, tak, no. I na odwrót, nie? On będzie kręcił zawsze na odwrót, nie? No i tak dorabia, i tak niektórzy dorabiają do emerytury, także możesz być spokojny, każdy se daje. Ile jest? 25, nie? Każdy. 25 lat, no, tylko musisz mieć te szychty specjalne w ścianie, 1,8 i wtedy. Ale to musisz wstawać rano, kurwa. No trzeba wstawać, pod warunkiem, że można rano, możesz robić na 4 zmiany są, nie? 12, 18 i 0. I nocki napierdalać nocki, a rano treningi. Gdzie ty robisz? Przepraszam, gdzie ty robisz? Nie wiem, czy tam byłam u klienta, który też jest górnikiem. Startował teraz w Pucharze Polski, z dobrymi wynikami, no. Tylko no, ciężko pogodzić, mi się wydaje. No ja bym nie pogodził. A różnie to jest. Zależy się, co robi, nie? Jest fajny taki ten, jest elektryk. Tak jak charakter jest odpowiedni już do... Ja mam taki charakter, że ja lubię odpoczywać dużo, nie? Ogólnie. Nie wiem, czy się nadał mi mimo wszystko... Pieniądze, no bo te pieniądze to jednak tam nie są jakieś, słyszałem, astronomiczne na tej kopalni, nie? Przemknął, kurwa, jak flash. Ale poszedł, ale kaka kask miał. Też na fast forward będzie, że flash zapierdala, nie? Ale kaka kask miał, wiesz? Także jest bezpieczny. Kask miał, nawet sostowcy może się czuć bezpiecznie. A wiesz, mi... A nie powiem, dobra. Nie powiem. Trochę się wstadza. Ale po kasku mi się coś lubiało, nie? No, wiesz, są takie... Ciemno jest. No, jest ciemno, no. Jak się boi ktoś ciemności, to jest ciężko. Rozumiesz, ale są też takie miejsca, gdzie jest kurewnie ciepło. Naprawdę. Jest, jakbyś tak porównał, nie wiem, byłeś gdzieś za granicą, w Egipcie, no, w Turcji. W Egipcie. Byłeś, nie? I tam jest fest, taka wilgotność, nie? Ojej. Jest hica, jest sucho. To nie jest do życia kraj. No właśnie. I tak jest, takie są rejony. I się teraz wyobraź taki rejon, no, przekop, nie wiem, 4 metry szerokości i wszędzie masz taki rejon, że ty na przykład stojąc, z ciebie się leje. Jeszcze można duprzać. Z ciebie się leje. A tu już nie wiadomo o robocie, bo ty nawet jak tam nie robisz nic, a wyjedziesz stamtąd po 6 godzinach, no, to w domu przyjeżdżasz do domu i tak siedzisz, to zajebany. Godzina 20, tak, ty już śpisz. Tak, ktoś ma astma na przykład. To nie robi na grubie, no nie wiem, no to jest ryzyko, zawsze jest ryzyko. Na grubie jest zawsze ryzyko, wiesz?
No. Nie wiem, nie znaczy, nie, no to ta Marit Bjergen by tam nie porobiła. Nie porobiłaby tam Marit. Marit Bjergen, jo. Ale z żarciem, bo widzisz, w tych pracach, gdzie ja miałem przyjemność lub nieprzyjemność pracować, no nieraz, zwłaszcza w tych tak zwanych normalnych pracach, robili często pod górkę z jedzeniem, że masz, kurwa, 8 godzin roboczy, a masz 15 minut raz pracy, przerwy. Ci przysługuje w trakcie pracy na wałówkę. I wiesz, poczułem go. Masz 15 minut, ci przysługuje przerwy na obżarstwo i koniec. A na kopalni chyba tego nie ma, bo wiem, że chłopaki noszą w takich pojemniczkach. Słuchaj, są niektóre takie, bo też tam kulturyści, którzy przygotowywują się do... Marcin Gandyk się, był. No Gandyk jest, no. Jest. Jest dużo innych, nie? Ale ci powiem, no teraz tak, że tam nie znam, ale tam w Zabrza jest dużo takich właśnie kulturystów, co normalnie przygotowują się na zawody, wygrywają te zawody, swoje dziedziny, a normalnie też pracują na kopalni, i czy to w przodku, czy w ścianie, a że to się da wszystko pogodzić, no ale to wiadomo, że jakieś tam musisz... Powiedzieć, no co jest ten rejon... Pogodzi się na wszystko, ale to jest kurwa utrudnienie. Musisz zjeść o tej godzinie. No najgorsze jest to, że wiesz, no... No ja nie robią ci pod górkę wtedy. No nie robią, na zdrowie tak mi robią, to jem i w dupie to mam, nie? Wiesz jak, no. Robota możesz zrobić, nie? A czy ty ta robota zrobisz w godzinę, czy zrobisz ją w 5 godzin, to jest już, wiesz, twoja kwestia. Na przykład dodać maja na ochronę. Ale są rejony, jak i wiesz. Jest jakaś dupa, która tam dostała funkcję tak zwaną kierowniczka zmiany, która w dodatku jest pasztetem, której nikt nie rucha, jest niedowartościowana życiowo i ma możliwość zrobić na złość takiemu trollowi jak ty, to właśnie nie będziesz kurwa jadł, bo ja tak mówię, bo ja to jestem kurwa twoją kierowniczką. No i, to ja bym dostała, bo do ryja. No, dlatego już to nie pracuje, nie? Ale no. Presta, by mi ktoś zabroniłeś, to... Jak można komuś zabronić jeść, tak? Jak byś komuś zabronił oddychać i stracić, no, nie? No, no. A przestań, to nie, no po prostu wiesz, no, to ty musisz, ty jako już taka historia, jako taki już znany, lubiany... YouTuber. To ty stawiasz warunki, słuchaj. Przełaga do roboty, jak jest nic nie robię, od czasu do czasu sobie, są godziny, w których jem, idę do domu. Tak, i za... Proste, ty sobie można takie też pozwolić, nie? Jak jest YouTuber po śląsku? YouTuber to YouTuber, no. To po rosyjsku? Ja. YouTuber? YouTuber. YouTuber. Ja. A bir? Хорошо. Bir, ja, tu bir. Kurwa, że żerą te... Te sosnowieckie kopruchy, są troszkę kopruchy, bardziej kopruchy. Takie... porąbane. Ogólnie. Ja tam widziałem ostatnio. Coś tam pękło 290 w taśmach. No, kurwa, tutaj... Powiem ci, że... Ja ci powiem tak. Jest w głowie 300, no to... Bez lizania yonder. Nie? Czemu? A, no dobra. No. Nie. Szacunek, dlatego że ja miałem tak, że wiesz, na mnie wpływ na jakość mojego treningu miała na przykład to stanie w tym pierdolonym sklepie z butami, gdzie no, nie narobisz się fizycznie, w sensie, że przepału kalorii, nie? Bo tam no, stoisz na zdrowie. Żeby się to dupsko urwało kiedyś. Tych chamy tak bez kultury. Jest bezsenny ten Grzegorz. Tych chamy bez kultury. W każdym razie on też mi, walił, też mi wywalił cały czas butle. Tak? Jeszcze w Cieszynie, no tak, u siebie. Tak, no. Tak, tak. Gościnność cieszyńska, tak, nie? Tak, 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 to jest. Przyjechałem z, nie w wiem, tym jakim? Rozedmę płuc, czeskim Cieszynie, tak? Cieskim Cieszynie. Czeskim no. Cieszynie. Polskim Cieszynie. Przyjechaliśmy do Cieszynia, postawił sobie teren i siedział i strał na nim, nie? To tak można jest. Zobaczyć, było nagrane. I walił pod siebie, bo Grzegorz. W każdym razie... Grzegorz był Grzegorzkiem. Da się, nie trzyma. Da się. Popuszczają zawory. Znaczy galoty pewnie były pełne, że co chodzi. Spodnie. Nie chcę o tym mówić. Bo wiesz, ja siedziałem, ja to czułem, nie? No tak, no dlatego ci gadam. Więc bądź kurwa o tyle bardziej kulturalny. Tak, jeśli... jestem, tak jest. Śląsk musi pokazać, że jest kulturalny. Tak, daj ja dobry przykład. Tak. Złam stereotyp. Ja bo byłem ministrantem tyle lat. Jest stereotyp, że Ślązaki do chamy. Absolutnie. Jest taki stereotyp. Ani chuj. Przełam. Absolutnie. I wracając do roboty. Do siadów 290. Do siadów, tak. Płuca musi być. Że jak ja na przykład dostałem w tym deśmanie, gdzie nie wymaga to dużego przepału kalorii i tak dalej, to nawet taka dniowa, paragodzinna, 5-6 godzinna już miała wpływ na jakość treningu, to jednak nie jest to samo. Wiadomo, że jak dzień w dzień, rok robisz, to się przyzwyczaisz i gdybyś miał iść na trening
bez tej roboty... To by czego brakowało. To byłoby, dopiero byłoby ci wiesz, łatwiej, nie? Albo i tak, albo nie. No. Chociaż na dwoje łapko odłożyła, bo nieraz wiesz, masz taki dzień, że czujesz, że zaraz coś rozpierdoli, że sztangę będziesz rękami wyginał, często a tak się ma. Okazuje, że jest dupa. Tak. A nieraz przychodzisz, wiesz, że taki zdupca, no ja mam tak ostatnio. Się nie chce, a się okazuje, że jest trening życia, no nie? Tak. No, to jest kwestia... Dlatego to jest też powód attitude. Do osób, które brakuje motywacji na attitude przykład. To jest raz, a jestem słaby, nie chce mi się... A jeszcze substancje tam wziewne, nie? Jakie można zapodać. ale my to tylko tabakę, no nie? Ja nie wiem, tylko tabaku. Ja zero żadnych, zero papierosów, czasem alkohol. Ale gratuluję i czekam na czysta. Ja też. A, ty nie czekaj, tylko ty dołóż, kurwa. 21 września. Co, na zawodach? 22 września. Na zawodach. Niedziela, 22 wrzesień. Jak będę żył, to będę kibicował. Pewno? Dziękuję. Z pomponami. Paleńcia! Masz takie fantazje różne właśnie z założeniem. A ma co? Nie, jedyna fantazja to trzeba by i o. No. Pozdro Monika. Monika będzie oglądać. Bez kutasów. No ja Monika ciągle tam urabiam, żeby jednak była ta zgoda. Ciężki temat jest, ale... No. Nie na odwrót, trzech hopów i... Syn to zaparę, a dobejrzyj ci kosę wbije, kurwa. Zobaczysz. Przestań, będzie taki jak ja. On jest jeszcze... To kilo. Jeszcze... To nie kosę, tylko kilo ci wbije. Dobrze, majzer. No. Przecinak ślusarski. Jak one żerą, nie? Jak ja będę dzisiaj bardzo ładnie będę wspominał Sosnowiec. Jasną masz karnację i ty będziesz w całej cerki. Jasną. Tak? Żeby nie powiedzieć bladą. To jest machoń. Teraz tu wszystko tak opalało, że już czuję, że już mnie opaliło. Już, no, już ja jestem blady, a przy tobie jestem, kurde, powiem blady. Ci, jak ten. Jak masz, czekoladka. Tak. Cappuccino. No. Widzisz, no daje ci tę możliwość. Nie? Tak, to jest jedyny człowiek i twój brat, na tle którego ja nie wyglądam, jakbym miał białaczkę. Ktoś mi to powiedział, no, że jestem mniej blady niż wy. No widzisz, na poziomie 1000 jeszcze jakoś te słońce nie dołazi. Słuchaj, spierdalamy, tak. To jest trening do zrobienia. Co robisz dzisiaj, biceps? Nie, no ja robię rehab, bo ja to ludzie nie wiedzą w ogóle, ja robię, bo ja miałem oczywiście standardowo kontuzję, potargałem dwójkę i teraz kończę rehab i wracam do ćwiczenia, ja się będę plecy robił. Stąd takie właśnie specyficzne powerlifty, jak widzicie. Składu wagona, ewidentnie. Powerlifty do robienia pleców. Nie? No. Podbita, no tak. Pięta. Także idziemy, bo nam po siłownię. Polskie podłoże. Tak. Tak. A El Toro nie jest 24H? Płaska ziemia. Nie jest niestety. Jeszcze do której jest? Nie. W 22. U nas na Śląsku są 24. A, karma, nie defraj. 49 zł. Ja będę jechał na Śląsku. Opcja. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie na bieżąco. Mam takie odciski na rękach, że jak się drapia, to jak kurwa pumeksem począłem, zajebiście. Nie? Ale że niby łapa na wino, nie? Przyuważył. Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, kogo wy byście chcieli zobaczyć na ławce u mnie? Gościnnie, bo dużo osób już było, kogo jeszcze nie było. Na Barana. Też byli, chyba z ekipy. Może Marcin, bo Marcin jeszcze nie był, Kosel. Koselek. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś inne propozycje, niekoniecznie z ekipy KFD, to piszcie w komentarzach, to będziemy działać w tym kierunku. Adam Małusz. I Beata Kozidrach. Adam Małusz. Bo taki strong gdzieś, Adam Małusz. Był. Małusz. Nie Małysz, tylko Małż. Małż, no. Małż. Może być. Tyle. Także się trzymajcie i... Papy nie ma. Chyba u ciebie, kurwa. Żyła jest na bloku. KFD zaczyna rozbój. Ćwicz, jedz, śpi. Powtórz KFD. Wiesz, że na teren jest, masa jest, kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój.